Witam was serdecznie w kolejnym odcinku i w nim dowiemy się, czy Ligia nosi skazy, ale tak poza tym to troszeczkę zrobiłam tych zadań, na które kończył nam się czas, tak jak na przykład to 10 mrdających ogonków i tutaj jest pokazane, że tego czasu nam zostało mało. Przypadkiem wdepnęłam na Powiśle i na brzegu Powiśla ukazała mi się dzika murana. Aby ją schwytać, muszę odszukać osobę, która nosi w sobie skazę. Na Powiślu grasuje morderca, zwany przez miejscowych rybakiem. Zostawia na brzegu nagie ciała, pozbawione oczu. Tą sprawą zajmuje się komisarz Pielewin i jego ludzie. Poznałem Kajetana, osobliwego malarza, któremu akurat przerwałem tworzenie obrazu zwłok wyrzuconych na brzeg. Kajetan wydaje się podejrzanie zafascynowany tematem śmierci. To do tego jeszcze sobie wrócimy, bo reszta tak naprawdę to są takie, znajdź jakąś notatkę, zbierz trzy notatki, zbierz trzy notatki, no to możesz pójść i dostać obrazek. Tak to wygląda, więc to pomijam. Tu mamy te główne zadania i dzisiaj je sobie zrobimy, a potem myślę, że zajmiemy się tu sztuką umierania, bo to może być ciekawe. Krawieckie rozterki, też trochę tego znalazłam i też byłam właśnie u krawca, wracam od niego. Mamy troszeczkę inne ciuchy, chociaż to powinno być jaśniejsze, ale nas interesuje coś tu, aha, Lidia. Trochę się nabiegałam, powiem wam, po tej mapie. Ale jakoś za specjalnie ciekawie nie było. Not now, Victor. I don't have time. A i najważniejsze, bo kiedy tu przyszłam, zaczynając nagrywać odcinek, ona mi powiedziała, że to jej wystąpienie, pamiętacie? Bo miała takie mieć, miała wygłosić wykład tam o nierówności. No to się okazało, że już jest na to za późno. I stąd moje takie postanowienie zrobienia tych zadań. Natomiast co tam się działo? Ligia wygłosiła swój wykład. Jakaś tam babeczka, która była zafascynowana tą maturgią, jako że to się odbywało w jakiejś takiej bibliotece. Chociaż nie, to nie mogła być biblioteka, bo jest zamknięte. W każdym razie u jakiegoś tam mężczyzny w domu, no to została tu ukradziona książka. Książka, która była dla niego białym krukiem. No i się okazało, że to właśnie zrobiła ta kobieta zafascynowana nami i chciała udowodnić swojej koleżance, że rzeczywiście mamy takie moce. No, tak więc my odnaleźliśmy tam na tym wystąpieniu książkę, pochwaliliśmy Ligię i tak ogólnie wyszło na plus, zajęliśmy się tymi pączkami, tak? Tak to wyglądało. Nic więcej tam nie było, ale Ligia nam to zapamięta, prawda? O to chyba się pytaliśmy ostatnio, ale możemy. A cup fell from the table. Tak, to było. And some plaster fell from. Anything else? The stop. Do you want to be? People look at a businesswoman. I'm doing my best. No i dobrze, i teraz tak. Wiemy, jak zatrzymać golema. We have to talk about the golem. I know how to stop it now. You know what to do? Tell me. No, zobaczymy. I teraz tak, w konsekwencji decyzji ta druga jest zamknięta? Okej, opowiedz o miejscu przywołania golema. Zacznij temat potrzebnej skazy. No i pytanie, co tu zrobić teraz? Czy zacząć, że potrzebujemy... No może powiedzmy, może drugie. I found out that you can only call off a golem in the place where it was made. It was summoned in the synagogue. How do you know that? Father's former sales clerk led me there. Hayat? How did he know? Don't tell me he had something to do with this. Teraz co? Nie, no powiemy jej prawdę. Well, he begged the previous rabbi to send the golem after father. He did it out of revenge for the disappearance of a certain Horowitz. The pharmacist? What exactly is Hayat accusing Papa of killing him?
Zapytaj, czy ci ufa. Do you trust me, sister? I trust you. And I'm glad that you're here with me. Even if it's not always easy. Takie troszeczkę odbieganie od tematu. O, już od razu do skazy przechodzimy. Do you know what a flaw is? Kind of, but Papa didn't tell me too much about his abilities. Zapytaj, co jest dla niej najważniejsze. Dobra, wyjaśnimy jej. Ej, nie będziemy jej oszukiwać. The flaw is a hidden stamp that sometimes defines our behavior or even our lives. It's formed in the subconscious and centers around the things that matter most to us. It might be the memory of something tragic or shocking from the past, or something that takes us over completely, obsessively. If you were to tell me the one thing in your life that matters most, what would it be? Where's this coming from? My family. And you, too, of course. Now, seriously this time. All right, I'm sorry. I'm putting you second. Work comes first. I want to work. Hard and honestly. And I want to be respected for it. Not have fingers pointed at me. And so it will be. No to czyli tak, dostrzegamy w Ligi znamiona skazy związanej z jej ambicjonalnym podejściem do życia. To mi na razie wystarczy. Posiadam już komplet informacji w sprawie klątwy Golema. Pozostaje mi tylko udać się z Ligią na miejsce rytuału, gdzie będzie nas oczekiwał Rofen. Zastanawiam się tylko, czy w tym wszystkim powinienem dotrzymać obietnicy złożonej kryminaliście. I don't doubt you've got that certain something inside you. Powiedz, że jednak ma skazę. No, a pytanie, czy ona chce się takiej skazy pozbyć? I can see you've got some kind of flaw after all. I think it's one related to obsessive tenacity or pathological ambition. Should I be offended or afraid? Can I get rid of it? Yes, don't worry. But that's business for later. Nothing will happen to you. You're the thaumaturge here. All right, so what now? Okej, okay, czyli to jest taka skaza, do której żaden upyr, znowu chciałam powiedzieć, nie przywiązał się, prawda? To tak jak tamta skaza, u tego naszego kuzyna. No dobrze, niech idzie z nami. We must end it together. You sound serious. What's going on? Today, the curse placed on father will lose its power. But we have to get going. Are we going down into the synagogue basement? Ariel Rofe is already waiting for us. He's the one leading this whole thing. Do I know him? I sincerely hope not. He's not a suitable companion for you. Oh, now I'm dying of curiosity. There's no time. How exciting! I feel 10 years old again. Tak chyba średnio wie. On jej... No, braciszek, czyli nasz bohater też jej nie wyjaśnił do końca, jak to będzie wyglądać. Oho. No i proszę, jesteśmy. Oczywiście. Kiedy tutaj sobie przemierzałam tę ulicę Warszawy, no to udało mi się tutaj zyskać. Nie wiem, czy tą błyskawiczną kombinację chyba jeszcze przy was brałam. To też, ale mam jeszcze w zanadrzu 3 punkty. I teraz pytanie, czy to byłby golem? Wygląda to na golema, więc możemy chyba tego golema oddać. Natomiast tę tutaj właśnie, tego tutaj salutora napotkaliśmy na Powiśnu. Tam wrócimy. Jeszcze. Coś tu jeszcze jest. Proszę.
Sefer Yesira Księga Stworzenia zawiera opisy mistycznych rytuałów kabalistycznych. Do księgi przylgnęły myśli zwątpienia. Ariel sam przed sobą przyznał, że władałby imionami Boga wprawniej, gdyby jego wiara nie umarła jednego pamiętnego popołudnia. Czując, że nadchodzę, Rofe szybko jednak przywołał się do porządku. Coś przed nami ukrywa. Ciekawe, czy mu w ogóle uda się ten rytuał. A przyprowadziliśmy siostrę. Zestaw trzech świeczek, trzy świece ustawione w samym środku komnaty, koło świec Ariel rozsypał słowa głębokiej zadumy nad kabalistyczną naturą żywiołów, ogień, powietrze i woda, dopełnione przez ziemię, która buduje istotę golema. Przynajmniej w teorii. No, nie jest tego pewny. Rytuał opiera się na wykorzystaniu odpowiedniej kombinacji imion Boga i żywiołów, których dopełnieniem jest golem. Kabała wcale nie jest taka trudna. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Darling sister, here in person, you clearly are of the same blood. We have nearly everything ready, I see. I don't think we've met. Ligia Szulska. Ariel Rofe, the pleasure is mine. Mr. Rofe, this is everything I've been able to find. The candles are placed where you commanded. Fine. Oh. Good evening, Mr. Szulski. And you must be dear Ligia Szulska. My regards. The mademoiselle looks pale. Do you feel all right, my lady? Yes. Sure. Victor, I need a pound of flesh, and it's up to you whose body it comes from. Victor, what's going on? What's he talking about? To lure the golem, we need your mature flaw. Am I the bait? I could have phrased it better. The point is that only you, with your flaw, can lure the golem here. Will I lose my flaw in the process? Well, that's linked with aspirations, chasing something. Ambition, even to an excessive degree. And yes, you will lose it. Fine. Get that flaw out of me. May I ask why you don't want to? Based on what you explained to me about flaws, I consider it an imperfection. And I'm a perfectionist, Victor. Enough chit-chat. Since everything's ready, let's get to work. No, skłamaliśmy, mówiąc, że tylko ta skaza. Mogliśmy swoją oddać, prawda? How do you get rid of the god? There's an old ritual. It's called the Bella. It's a sifting ritual. The incantation allows us to sift out the demonic part from the rest of the creature. It also helps with cases of possession. Good to know. By the way, your father must have really gotten under Sofer's skin. My father had that effect on people. This ritual, are you sure it's safe? Just trust me, as I trust you'll keep your word. I won't touch a hair on your sister's head. I'm here, Mr. Rofe. And aren't you a sight for sore eyes? Let's begin. Don't mess this up. I'll do my best. Ciekawe. Won't it come? Patience. A może jednak to był ten upór. Hashem, be merciful. Have more faith, Feldman. More faith.
Kadash Shimiraba. Ready? Yes. I take her flaw, you get rid of the golem, and we're quits. Back in a moment. No, zobaczymy, jak to będzie. No to trzymaliśmy słowo. She'll be fine. It's all over. You're both free. Thank you. For my sake and Ligia's. Not a problem. Come on. We gotta take your sister home. I'll call you a carriage. Ciekawe, czy nic jej nie będzie. Proszę. Dotrzymaj obietnicy. Dotrzymaliśmy. Ciekawe, co się z Ligią będzie teraz działo. Będzie inna już, prawda? Co się stało? Jak dostałem się tutaj? Nie powinienem ci powiedzieć, ale... Rofe brought you. Oh. Was he saying something? Why are you asking about Rofe? God, no reason. I was just curious. I've never dealt with his type. He's pretty handsome, I guess. Stop. That can wait. Rest now. What about the golem? Now we're safe from the curse of Satanisław. Rofe kept his word and stopped the golem from pursuing us. So now it's going to serve him. Maybe I should have played it differently. Maybe you should have consulted me, huh? It was my flaw. But you agreed to it. I'm kidding. You should have seen your face. And what would have happened if you didn't agree to Rofe's conditions? Besides the golem killing us? Yes. I'd like to know. I'll tell you another time. I'm going now. All right. I'll just stay here a little longer. Ciekawa sprawa. Przydarty list. Szanowna panno Szulska, jestem człowiekiem praktycznym i nie kieruję się sentymentem. Kieruję się zyskiem. Nasze połączone przez małżeństwo majątki zapewnią nam obojgu rozliczne korzyści. Pani pieniądze dołożą się do budowy mojego imperium wędliniarskiego. Pani będzie wreszcie mogła skończyć tę szopkę z pracą. Nie godź się. Co tu mamy jeszcze? Starannie złożony list. Szanowna pani Szulska, będę szczery, nie jest pani moim pierwszym wyborem. Pani twarz jest pospolita. Tendencja do noszenia spodni i nadmierna niezależność niepokojące, a goszczący często na twarzy wyraz irytacji sprawia, że pani brwi wyglądają jak dwa wściekłe borsuki. Do tego jest pani inteligentna, a to nigdy nie wróży dobrze u kobiety. Oboje wiemy, że życie z panią będzie dla mnie źródłem nieustających migren i utrapień. Mimo tego jestem skłonny zaproponować pani małżeństwo. Sądzę, że we wskazanych przeze mnie okolicznościach moja oferta jest więcej niż szczodra. Co to za idiota? Ignacy Wokulski? Wokulski! Okej. O jest. No dobrze. Takie rzeczy.
Czy my tutaj znajdziemy jeszcze u siebie w pokoju ciekawego? Możemy się co? Przespać się możemy. Szkoda czasu. No ładny. Ja mam nadzieję, że to, że pozbyła się tej skazy, w końcu ją sobie wypracowała, prawda? O nie. Nie zmienię jej zachowania dotychczasowego. Chociaż w teorii tak powinno być. Krawieckie inspiracje, w oparach świętości, rozejrzyj się w praskiej cerkwi. Ale właśnie, my mieliśmy zrobić. Jeszcze moglibyśmy tego upyra zrobić, ponieważ upyr chce nam coś pokazać. Znów pewnie jakieś wspomnienie. Ale tym mieliśmy się zająć w pierwszej kolejności. Będziemy mieli nowego upyra, chyba że dostaniemy bęcki. Nie upyra, tylko salutora. Nie wiem, czemu mi się to tak dzisiaj myli. Chyba nic więcej nie ma. Zadanie główne jeszcze może poczekać. No dobrze. No to czyli tak, podejrzany jestem malarz. Strasznie mu się podoba. To domena śmierci. A, ale poczekajcie, jeszcze coś było na Śródmieściu Południowym, tylko nie wiem, czy ja to znajdę teraz. Też nie podchodziłam do tego miejsca, bo nasz bohater zauważył, że śledzi go dwóch jego mości. Tylko teraz tak, gdzie to było? O, tu jest super. To w sumie podejdźmy, zobaczmy, co on chce nam pokazać. Znów tam mgła. Nie w tą stronę. Ale my chyba to wspomnień mieliśmy iść, prawda? Czy nie? Nie. Nie tutaj. You'll put me in an early grave. Da, because it's always the woman's. Chyba się nie udało, ale to dziwne, bo otworzyło nam się. Po czym zawładnęła nami ta ciemność? No kurczę. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu coś będzie. You'll put me in an early grave. Da, because it's always the woman's fault when a man starts getting certain notions. I'm the head of this family and I deserve respect. Father, can Abaurezi come with us to the sea? Out of the question. Holidays are to be spent with family, with loved ones, not with servants. Chyba dupa, a nie głowa rodziny, okej. Rzeczywiście taki wredny był. Prawie że podły. Listen, boy. You'll be the head of this family someday, and you have to understand that family is the one thing you can always rely on. Especially since you're a Tempromancer. Others will rob you, kill you, or even worse, ruin you. You should keep your friends close, but never behind your back. And your enemies you should keep even closer. Next to your heart, because only then will they not surprise you. Przyjemniaczek z niego. Rarely did I see my father so furious.
He thought that a trip to the once Polish Baltic Sea would improve his chilly relations with Mother. I really didn't want to go. I prefer to play with Aborice in the streets of Praga. Mom wasn't disappointed that we stayed either. I didn't want to step on Father's toes again, so I asked Ligia to make a scene, like she did when Grażynka tried sending her to bed and she wanted to keep reading. I didn't even have to persuade her much. I wondered if it was the power of the twin bond, or if I manipulated her subconsciously back then. Now I know I couldn't do it without forming our pact, but if that's the case, what were you doing here? No i moment, takie wspomnienie, ale wracamy do naszego zadania z nowym salutorem. A nie, jeszcze, przecież ja tu nie po to przyszłam. Dobra, poszukajmy tego miejsca. Czekajcie. Śródmieście. A, chyba, że to było północne. Tak też może być. Właśnie. No dobra. To... Nie pamiętam teraz dokładnie. Ale nie przypomina mi jednak. Nie, czekać też nie będziemy. Ewidentnie to jednak nie było tutaj. Północne. Poszukajmy tych typków. A to tu jest nasz dom. To też nie tu będzie. Kurczę. Kurczę. No dobra, to pójdziemy do zadania. A w następnym odcinku najwyżej się tam spotkamy. Bo nie będę teraz błądzić. A my sobie zobaczymy jeszcze tego salutora. Pytanie, czemu oni pokazują nam dwa miejsca? O, pójdziemy za tropem myśli komisarza. No oczywiście były tam zwłoki, był komisarz. No i był ten malarz zaraz na nabrzeżu. Co zresztą zobaczycie. Mamy zapis. Pognieciona depeszą. W związku z sytuacją na Powiślu stop. Wymagam od pana natychmiastowych postępów. Stop. W razie ich braku zostaje pan zdegradowany i odsunięty od śledztwa. Stop. Pułkownik Siergiej Burjatow. Czyli... Linie na pogniecionym papierze odzwierciedlają szramy na kulącym się z nerwów sercu. Panika podszeptuje, by wziąć sprawę w swoje ręce. Ta mała kulka papieru waży więcej niż syzyfowy głaz, a cały świat zacieśnia się wokół pielewina w klaustrofobicznym tańcu. No nic. They smell like downtown. What are you sniffing around here for, Outlander? Tamtejszo krajowcu. Powołaj się na Abaurycego, a spróbujmy. Easy, gentlemen. I'm a friend of Abaurycy Niedzic. Hey, Buster. You're trying to intimidate me with the sheaves? Me? In Powiśle? To nie mogło się udać, prawda? Spróbuj wyłgać się z kłopotów, powołując się na Abaurycego. No niestety. No dobra, walka.
Ciekawe, czy to będą... O Jezu, nie, oni wszyscy mają noże. Bo najgorsza broń. Niedobrze. Dobrze, co? To teraz tak. Dobra, zrzucimy mu krwawą kukutę. Skupienia spróbujemy trochę ściągnąć. Przeskoczył na tył. No i mamy to samo krwawienie. To jest jakaś tragedia totalna. 12. 18. I krwawienie. Raz, dwa. Dwa. Spróbujmy go wykończyć. I odzyskać HP. Chociaż chyba nie zdążymy, co? No tutaj nam lalek będzie potrzebny. O, jaki kozak. Widzieliście? Ale sprzedałem mu szybkiego. Tak myślę. Pięć punktów jedynie. 6 razy 3. O, nie weszło razy 4. To tyle, dobrze. Zajmijmy się teraz nim. Chociaż, a ty? Na ciebie lelek też nie jest dobry. Dobra, ale i tak potrzebujemy lelka. Bo musimy przenieść to wszystko na niego. O, i ładny odpad na koniec kolejki. Raz. Ty tu prosisz się o szybkiego jednego. Teraz tak, tu będziemy, pokrzyczymy sobie trochę. Zarzucimy mu cierpienie. Ściągniemy posypkę. Ach Boże, to krwawienie jest najgorsze. Przydamy szybkiego. Spróbujemy odzyskać HP. I 12 punktów odzyskaliśmy. Świetnie, mam krwawienie razy 3. No dobrze. Czyli tu wiesz co? Jegomościu. Odzyskamy tak. A ty jeszcze cały czas stoisz. Nice. I teraz to mi tutaj wyspała lelka. Żeby się tego pozbyć. Niech posmakuje tego, co sam zarzuca. Ładnie poszło. To by było tyle w temacie. Trochę nam się tu zeszło, prawdę mówiąc. Bo proszę, widno się zrobiło. Ale nas tu potraktowali. No, jednak Abaurycy nie ma takiego posłuchu, jak myśli. No cóż. No i tu w poszukiwaniu widoku właśnie. Wdepnęła mi tu z wody, się wynurzyła. Wynurzył ten nowy salutor. Teraz tak, tu możemy z kimś porozmawiać. Z jakimś rybakiem. Any fish biting? It doesn't matter. What do you want? My name is Victor. I only wanted to ask what was going on here. With those damn police? They are trying to catch the fisherman. And the fisherman is doing his bit. Is it bad that they're doing the job? And what for? Did anybody call them? Anybody complain? What, do you think murder doesn't bother anyone? Like there are never any murders in Povishla. Big deal. The river giveth and the river taketh away. No tak, to na pewno rzeka zabrała. We'll be fine. We don't need the police here.
Who's the fisherman? The one who left the body on the beach. Stark naked, with pebbles in place of eyes, and a hook stuck in the roof of the mouth. Like a fish. That's what he always does. The police call him a serial killer. A dozen people he snuffed out like that already, the son of a gun. You sound like it doesn't bother you too much. And what should it bother me for? If he kills, he kills. We are not to judge if that's good or bad. The river giveth, and the river taketh away. Yep. Ja tak myślę, że ta rzeka to mogłaby zabrać ich. And they can't catch the fisherman, even though he continues to kill. Is that right? He's smart, shrewd, not like those police fools. And everyone knows who he is. How so? Because. You see that guy on the beach who set up his easels in the sand and is painting? He's the fisherman. He paints all those bodies. He's always around the new ones. They even raided that hovel of his. Right, Edek? Yep. It does look suspicious. Everyone says it's him. He's a weirdo, living like a hermit in that hovel. Nothing holds any value for him, so maybe he takes people's lives just for the hell of it. Yep. No dobrze, czyli według powszechnej opinii to osobliwy malarz Kajetan jest mordercą rybakiem. Zazwyczaj to jego widuje się jako pierwszego na miejscu zbrodni. No, zapytamy, jak trafić do tej rudery. Where is that hovel? Go along the river and behind the workshop. Am I right, Edek? Yep. Malarz mieszka w jednej z ruder na południu Powiśla, obok warsztatu, niemal tuż przy rzece. Ponoć nie tak dawno temu odwiedziła go policja. Thank you, gentlemen. Happy fishing. Yeah, right. Co za... Okej, zobaczymy. Rzeka daje, rzeka zabiera, tak mówią Powiślacy. No pójdziemy sprawdzić, jeszcze wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Tego nie widzieliście. To jest to Powiśle. Tu było dwóch policjantów, milicjantów i to jest ten cały malarz. Is the painting finished? Nope. The police took the body before I could finish. But I'm sure something new will appear soon. Mm-hmm. What exactly do you paint? Dead bodies. Someone might say the dead deserve respect. I'm saying that both life and death are meaningless. You are blocking my view. Can I ask you a question? Whatever. To nam umyka. Aren't you afraid you might be arrested? You're always the first one at the body. You paint it. To me, you look like a murderer. Me? Why? The bodies appear on their own. Besides, let the police worry about that. If they catch the murderer, there will be no more dead bodies to pose. Right. I hadn't thought about that. Mhm, nie dobrze. I'll go now. Tak jak nie był, to może mu podsunęliśmy pomysł. No dobrze. Co my tu mamy jeszcze? No i oni tutaj... To jest chyba jeszcze... Chociaż nie, to jest jakiś rybak. Okej. Okay. W każdym razie zabrali zwłoki. Tu są świece porozstawiane, tu też znalazłam. Ale może ktoś tu jakiś rytuał odprawił. No, miało być niedaleko. O,
Można zagadać. Hey, you can't be here. Kajetan doesn't allow it. I don't like you, Sunny. He's got nice shoes, though. Mm-hmm. I wish I didn't buy them at all. Well, I don't like that kind of resignation. But I still like your shoes. Znamy to, prawda? Co i tu mają w ogóle? Nie mam pojęcia. Czyli tak. Lecimy. Jadowity uśmiech. No ale te mage'a to oni nie robią żadnego. No i dobrze, mnie się podpadł. To zajmiemy się tym tutaj, bo przydałby się lalek. Co on tu ma? Zespołowy kontratak. Pierwszy atak na cel jest na cel wywoła kontratak wszystkich wrogów. O. Okej. Tobie tu sprzedamy szybkiego. No nowo odpad, bardzo ładnie. Negatywnych stanów żadnych nie mamy. Tylko nie wiem, czy oni mogą nam coś zarzucić. Więc może przejdźmy tu. Negatywnych stanów nie mamy. Odzyskajmy HP w takim razie. Bang. Bang. Nieźle. Dostał za 11, ale się nie poskładał. Skubaniec. No. Dobra. Szybki. Okej, leżę. Jakby 3 HP odzyskaliśmy. Zaatakuję. Co on ma? Jakąś pałkę taką biedną. No ten nasz upyr tak średnio bije, prawdę mówiąc. No proszę. Pilnował wejścia. Postawił, kurczę sobie, dwuzbój. Brudne szmaty. Właściciel rudery żyje w strasznych warunkach. Gałgany przysiąknięte są zapachem terpentyny i bezpieczeństwa. Jak gniazdo uwite na szczycie drzewa, stokroć lepsze niż złota metalowa klatka. Śpiący wśród nich mężczyzna nareszcie czuje, że jest u siebie. Oczywiście to ślad Kajetana. Ekskluzywne pędzle, wysokiej jakości przybory, malarza ewidentnie stać na luksusy, a niechlujny tryb życia jest jego świadomym wyborem. O proszę. Skończone obrazy. Naturalistyczne obrazy przedstawiają martwe ciała na plaży w różnych pozycjach i konfiguracjach. Smugi fali kreślone lekką ręką dotykają martwej natury na namalowanym brzegu. Malarz zastanawiał się nad dziwnym urokiem topielców, znajdując w ich widoku osobliwe ukojenie.
Kajetan jest jednocześnie żywy i martwy wewnętrznie, w osobliwy sposób nierozerwalnie związany z rzeką. Maluje obrazy przedstawiające zbrodnie na powiślańskich brzegach. Mimo że stać go na przyrządy malarskie, preferuje życie pozbawione jakichkolwiek luksusów. Przeniósł się tu specjalnie? Wezwanie na komisariat. Ponownie wzywa się pana Kajetana Chruścickiego do osobistego stawiennictwa na posterunku głównym policji na Śródmieściu. W razie zignorowania wezwania komisarz prowadzący Pielewin zostanie upoważniony do przedsięwzięcia środków przymusu bezpośredniego, mających na celu zmuszenie pana do spełnienia jego obowiązków względem organów ścigania. Proszę potraktować ten dokument jako ostateczne ponaglenie. Płynące w żyłach Pielewina zniechęcenie sprawia, że ręka idzie nierówno, a słowa pokładają się na papierze w niemocy. Dawno stracił nadzieję, że ta sprawa wreszcie ruszy z miejsca, ale zawsze warto spróbować jeszcze raz. Ślad pewny, komisarz Pielewin. Pielewin uważa, że to Kajetan jest mordercą, rybakiem. Wydaje się zdesperowany z powodu braku solidnych dowodów, a okoliczności działają na niekorzyść malarza. To tylko kwestia czasu, aż zostanie on aresztowany. No. Teraz możemy pójść i porozmawiać z Kajetanem. Tu chyba nie mamy po co iść. Tam już byliśmy, prawda? Ciekawe, co teraz nam powie ciekawego. Może nas naprowadzi na inny trop. Any new ideas? Can I help you? Can I ask you? Whatever. Jeszcze nam coś umyka, naprawdę? Nie zwróćmy uwagę, że zaczęło mu na czymś zależeć. I think painting those bodies has become something very important to you. I hadn't thought about it that way. It seems it has given your life a new meaning. Do you really think so? I don't understand. It seems that while contemplating the lack of sense in life, you did find something you care about. Right. But that doesn't make sense. Why is it that in trying to go with the flow, I end up paddling harder. Where did I go wrong? Beautiful. Kajetan, osobliwy malarz, jest tym, za którym idzie Morano. Obecność Morany sprawia, że wśród mieszkańców Powiśla zapanował marazm i poczucie beznadziei. To skaza Kajetana zwabiła tu Salutora, to do niej lgnie. Jeśli uda mi się ją wydobyć, Morana będzie moja. Przyjrzyj mu się? I wonder if you developed it when you tried to kill yourself, or if you had it before. It is your doubt, your resignation, your nihilism. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step back from him. O, proszę. What are you doing? They're arresting me, that's what. Zażądaj dowodów na winę Kajetana. Powiedz, że Kajetan jest niewinny. You've got the wrong man, Pielewin. That is up to the examining magistrate to decide. Let's take him. Tell them what you told me. You are not the killer. What difference does it make? Pielewin, you know he's not the one. What can I do? This case is taking too long anyway.
How are you going to sleep after this? I'm going to booze it up till I fall asleep. Preferably in moonshine. No i co? Now it starts to rain. No właśnie, jeszcze Morana nam uciekła. Get it away from me! I don't want to touch it. O, maluchy coś znalazła. Shut up! Hey you! What do you want here? What is that you're playing with? It's a hook from a real dead man. A dead man's hook. Quiet, you dolts! This hook is from the fisherman's victim, isn't it? So what if it is? What's it to you? They've already caught the murderer. What if I tell you that they didn't? That they caught the wrong man? The fuck they did! Get lost! Unless we trade for it. Got anything interesting to barter with? No nieźle, co? Postraszyk? Nie powinni być tu sami. Mają tu w nosie, tak czuję. Zażądaj oddania haczyka. No spróbujmy pierwszego. Aren't you a bit too young to be playing here unsupervised? And aren't you too old to be talking to us? Maybe you like kids, eh? I heard the murderer isn't the worst thing out here. They say this place is haunted. Haunted? Haunted by what? The Lady of the River. Co to? Chyba to straszy. But come too close to her, and you'll end up swimming with the fish forever. She has a particular fondness for children. Bullshit. And then there's the fisherman, still at large, and hunting for his next victim. Don't listen to this bullshitter. What do you want? A słyszałem się bosej stopie. No dobrze. Zażądaj oddania haczyka. No ja nie wiem, czy to się... Powiedz, paniak. No co on by chciał za haczyk? And what would you like for the hook? A cannon. A saber. No. Well, you heard him. If you bring us a cannon or a saber, we'll give you the dead man's hook. That should be doable. There were some old blunt sabers in Father's office. Go away now. You're boring. No nie. Ej, ale tam była jeszcze opcja główna. Proszę mnie nie denerwować. Coś tu jest. Gruby i solidny. Ktoś wyrył na nim imię Piotrek. Każde wgłębienie to ślad po radości i zabawie. Rysa od uderzenia w wiadro, wystająca drzazga od walki na szpady z wyżłobionych liter sączy się jednak wstyd. Kijaszek jest niemym towarzyszem najskrytszej zabawy. Uczestniczy w śledztwach i pomaga w chwytaniu przestępców. I co? I teraz byśmy musieli do nich wrócić. Tu jeszcze coś jest. Butelka po piwie jest pusta. Opróżniona niedawno. Z każdym łykiem do serca wlewa się zachwyt. Obserwowani policjanci wyglądają tak wspaniale w swoich mundurach z poważnymi minami. Gorzki posmak zatraca się zupełnie wobec smaku marzeń na jawie. Szkło odbija promienie słońca na twarz, ale to nie one takie rozświetlają. Ślad pewny Piotrek. Wygląda na to, że Piotrek, przywódca grupy, która ukradła haczyk, skrycie fascynuje się pracą policji. Może mógłbym to jakoś wykorzystać i nakłonić go do oddania haczyka. Świetnie, super. Jeszcze coś? Nie. Mogę z nim pogadać? Mogę. Piotrek będzie mnie manipulować. Salut. Have you heard this fancy pants? Odsłoń w Piotrku ukrytą fascynację pracą śledczych. Uj, jakich oczu dostał pięknych. You have the makings of a good detective. I could use the help of someone as smart as you in my investigation. I'd like to help. That's commendable of you.
Then the first step would be to give me back the hook. Don't give it back. Don't be a sucker. Shut it! I want to help the police with their investigation. Got it? If you got a problem with that, you can fuck right off. Here. So what now? Wyjęty z podniebienia ostatniej ofiary rybaka, haczyk rezonuje od zderzenia dwóch myśli. Ktoś próbował smakować agonalne wrzaski ofiary, doceniając chwilę obecną. Po zakrzywionym metalu przebiegł jednak żal z jakimś nieosiągalnym, kto powinien rzucać się tutaj w konwulsjach w miejsce tego żałosnego węgorza. Zbadamy haczyk. Piotrek's a lick spittle for the coppers. Shut your mouths! Or you lose even more teeth. I'll help you. Come find me near Auntie Aja's brothel. We can resume the investigation there. Alright, enough of this. Let's leave this place. Piwko już sobie jedno chlapnął, prawda? I teraz... Pyk na burtel. No cóż. No dobrze, moi drodzy. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Ja myślę, że to będzie szybka akcja, a tu się okazuje, że to się nam wydłuży, co najmniej pewnie prawie na dwa odcinki. Ja wam w każdym razie dziękuję serdecznie i zapraszam was na kolejny. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.